dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wywroty. Tym razem pokażę Ci, jak zagrać oryginalną aranżację utworu wokół sami Lunatycy zespołu Dżem. I tutaj na samym wstępie powiem coś o tym utworze. On jest bardzo wyjątkowy, patrząc na to, jakiego brzmienia tutaj panowie z Dżemu użyli na tle innych swoich utworów, ponieważ zespół Dżem znany jest bardziej z grania bluesa, rocka, coś jakby mieszania tych dwóch stylów bardziej. A tu nagle mamy ciekawe rytmy reggae i piękną zagrywkę z intra, którą warto się nauczyć, nawet jeśli nie znasz tego utworu, ponieważ można podkraść z niej małe co nieco, na przykład do swojej gry solowej, i się nią zainspirować. No dobrze, nie chciałbym przedłużać znacząco intra, ponieważ odcinek też swoje będzie zajmował, więc życzę Ci miłej nauki i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A więc kamera akcja, puszczam lekcję. Pora na sekcję z tłumaczeniem, czyli moja ulubiona część, gdzie możemy trochę ze sobą nawet pogadać, podyskutować, jakby coś, zawsze zapraszam do komentarzy. I teraz tak, zaczniemy sobie od zagrywki z intra i lecimy chronologicznie, ale ta zagrywka z intra przewija się jeszcze troszkę w utworze, więc warto o tym pamiętać. Oczywiście spis, co gdzie jest grane, dałem w opisie filmu. I teraz uwaga, każdy dźwięk w tym intrze jest grany za pomocą techniki palm mute, czyli tłumienia nadgarstkiem. Posłuchaj różnicy. Normalne granie. Palm mute. Tak wytłumione, tak fajnie ten dźwięk po prostu inaczej brzmi. Jak się za to zabrać? Po prostu musimy przyłożyć naszą boczną część dłoni, czyli tutaj prawa dłoń, jak mały palec leci. Tą boczną część przykładamy o tutaj. Czyli należy zakryć od 3 do 5 mm naszej struny, aby ta technika się ładnie wykonała. Po prostu reguluj sobie. Bardziej w lewo mocniej tłumisz, bardziej w prawo tłumisz słabiej lub w ogóle. Więc sprawdź sobie coś takiego, taki prosty test. Zero tłumienia, lecę w lewą stronę, jest tłumienie. Lecę za daleko, nie ma dźwięku. Taki death note się robi, martwy dźwięk. Więc tak należy sobie to wszystko ogarniać. I cóż, pora na pierwsze dźwięki, ale prawie. Opiszmy sobie, co się dzieje tutaj pod spodem w tabulaturze, żeby nie było zbyt wiele tłumaczenia tak na przyszłość. Więc lecąc od samej góry mamy nazwy akordów. Po prostu warto wiedzieć, co jest grane, w którym momencie nawet takiej solówki, jak sobie gramy, ponieważ nasz kolega, koleżanka może nam w tym samym czasie akompaniować. Dalej pod spodem mamy oznaczenie PM i takie długie kreseczki, to jest oznaczenie palm mute, czyli tłumienie nadgarstkiem. Tu widać, że cała linijka jest tłumiona. Pod spodem mamy podeściki i ptaszki. Podeścik to kostkowanie w dół, ptaszek to kostkowanie w górę. Następnie oznaczenia numery palców, po prostu po kolei. Palec pierwszy to wskazujący i tak dalej, no nie trzeba tłumaczyć. I mamy takie kropeczki przy niektórych dźwiękach, to jest oznaczenie tak zwanego staccato, czyli normalny dźwięk jest normalny, a staccato jest takie urwane. Ok? Czyli robimy tą technikę staccato, ona nawet brzmi, jakby była taka urywana, po prostu puszczając lekko pierwszy palec, aby przestała wybrzmiewać struna. I jeszcze gdzieniegdzie w tabulaturze znajdziemy technikę slajdu, czyli taki ukośniczek, po prostu wtedy musimy prześlizgnąć się do danego dźwięku. I ja będę tłumaczył właśnie od którego progu do którego, więc nie ma kłopotu. Dobra, pora na pierwsze dźwięki. Proste, nie? Pierwsze trzy dźwięki są super łatwe. Proponuję od razu ułożyć tak palce, jak będziesz zabierała się do nauki tej piosenki. Pierwsze dwa palce i rozpoczynamy tak. Na piątym progu, piątej strunie, palcem środkowym gramy sobie dwa razy dźwięk, uderzamy w dół. Teraz przechodzimy strunę wyżej na piąty próg palcem wskazującym i jeden dźwięk. Chwila przerwy. Więc odliczmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. I te dźwięki dalej są po takiej przerwie właśnie. Zgodnie z liczeniem oczywiście. I teraz przejdźmy sobie do tych właśnie dźwięków, które chwilę temu zagrałem. Gramy je naprzemiennie. Tutaj one są dosyć szybkie, więc warto zaprząść sobie jak co dwie głowy nie jedna, to co dwa kierunki kostkowania to też nie jedno. Trochę szybciej możemy grać naprzemiennie jednak, więc warto o tym pamiętać. I gramy na 7. i 5. progach struny 3. i 4. I zapamiętaj sobie, żeby te wszystkie dźwięki opalcowywać tak, że 7 progi palcem serdecznym, 3, a 5 progi palcem wskazującym 1. I gramy tak, na 3. strunie zaczynamy i zaczynamy kostkować w dół, a potem naprzemiennie, czyli cały czas kolejność dół, góra, nieważne co by się działo. Czyli gramy tak, 7, 7, 5, następnie przechodzimy strunę wyżej i uderzamy tą strunę od kierunku uderzenia w górę. I gramy tak, 7, 5, 7, czyli gramy tak. 7, 7, 5, 7, 5, 7. I po 3 dźwięki na strunę, więc fajnie zapamiętać. I teraz po tej zagryweczce jest troszkę odpoczynku, bo będziemy grali puste 2 najgrubsze struny. Gramy tak, czyli gramy coś takiego 5, 5, 6, 5 chwila przerwy i gramy teraz coś takiego. Pierwsze slajdy, pierwsze koty za płoty to pierwsze slajdy za struny mogłyby być. Dobre, co? Ciekawe. Śmiesznym tekstem się uruchamiają, ale to dobrze, fajnie się nagrywa z dobrym humorkiem. Czyli gramy tak, slajd od 5. do 7. progu na 4. stronie palcem 3. Potem cofamy się znowu na ten 5. próg, znowu tym samym palcem, ta sama struna i środkowy palec, struna wyżej, próg 5. Czyli... I warto pamiętać, od razu wykonujemy ten slajd. To nie ma być coś takiego. Masz mieć takie wrażenie, że nie dodajesz nowej nutki, tylko to jest taki ozdobniczek bardziej. Czyli od razu, czyli na 3-4 uderzam i slajduję do 7. progu od 5. 3-4. W ten sposób, nie? Tak na raz można powiedzieć, na jedno kopyto. Czyli teraz tak, trzeci palec do środkowego, a to wszystko dlatego, żeby myśleć jak szachista o jeden ruch do przodu, żeby przygotować się na kolejny motyw, czyli gramy teraz coś takiego. Dla mnie to jest nic innego jak kształt power chordu, tutaj power chord G, tak jak widać u góry nad tabulaturą widnieje akord G-moll, czyli też jakby jest on wpisany tutaj, nie? Prościzna, po 2 dźwięki i przerwa. Lecimy po kolei 2 trzecie progi na 6. strunie wskazującym, 2 piąte progi na strunie 5. palcem serdecznym i 2 piąte progi na strunie 4. palcem 4. małym. Czyli tu, 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 tu. I potem jest bardzo ciekawa zagrywka, chwilę później pokażę jej alternatywne wykonanie, takie jakie mi osobiście się podoba i właśnie chyba sobie je podkradnę, tak, bo to będzie fajne. Moim zdaniem nawet się tak lepiej gra niż oryginał, ale zostańmy przy oryginale. Coś takiego i potem znowu identyczna zagrywka, tylko 2 progi dalej, więc warto o tym pamiętać, żeby było nam łatwiej ją potem odtworzyć. Teraz tak, slajd 3. palcem na 4. strunie od 3. do 5. progu. Teraz pierwszy palec zagra nam 3. próg struny 3. i znowu ten sam dźwięk co wcześniej, czyli 5. próg na 4. strunie również palcem 3. To samo dalej, czyli ten palec nam tu został, więc odtąd przeslajdujemy się o te 2 progi dalej do 7. progu. Na tej 4. strunie, palec znowu 3. Teraz nasz wskazujący palec zagra nam 5. próg struny 3. i wrócimy sobie do palca serdecznego na 7. progu struny 4. Czyli tak. A ja wymyśliłem coś takiego. To moim zdaniem fajnie brzmi. Zwłaszcza jak zagramy to w tempie. Moim zdaniem sztos, warto coś takiego sobie ogarnąć. Jak to gramy? Gramy 3 progi pod rząd. To tylko techniką hammer on, czyli legato wchodzi. Bez użycia prawej ręki uderzamy pierwszy dźwięk i potem... Tak jakbyśmy chcieli zagrać na pianinie trochę, tylko na gryfie gitary, coś w ten deseń. Okej, i właściwie na tym by nam cała zagrywka się zamykała, ta z intra, więc teraz bardzo powolutku ja ją sobie zagram i lecimy. 1, 2, 3 i 4 i... Coś w ten deseń. Myślę, że ona nie jest aż taka trudna, jak mogłaby się wydawać, chociaż to zależy też jak w jak dobrym stopniu masz opanowane te techniki gitarowe, które są zawarte tutaj. Można oczywiście to zagrać troszkę prościej, troszkę trudniej, ale to już zostawiam tobie. Przejdźmy zatem do akordowej sekcji, która myślę, że mamy teraz 9 minut na tej zagrywce tłumaczenia, a akordy pewnie zajmą z 3-4 minuty po całości, bo są bardzo proste. Na jednym kopie to wszystko leci na i. I przełączymy się do dalszej części filmu. Pora na sekcję akordową. Chwilę temu było 9 minut. Ciekawe, jak szybko winiemy się z akordami. I teraz uwaga, pierwsze założenie. Wszystkie akordy są w pozycji barre zagrane, czyli za pomocą poprzeczki, oraz wszystko będziemy bili na tak zwane i, czyli odliczamy sobie raz i, dwa i, trzy i, cztery i uderzamy akord wtedy, kiedy słyszymy literkę i uderzamy go oczywiście w górę. Tak się gra bicie reggae, ale jest jeszcze jeden charakterystyczny element właśnie dla bicia reggae, czyli charakterystyczne urywanie akordu, czyli nie robimy tak raz i, dwa i, trzy i, cztery i, tylko tak raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Tylko nie rób tego tak, raz i, dwa i. To by było śmieszne, trochę fajny ruch sceniczny z tego by był, jakby tak tłumić po prostu kładąc rękę tutaj. Nie, wystarczy przestać dociskać struny, poluzować właśnie sobie ten chwyt i wtedy, jeśli nie odpuścimy palcy od struny, to właśnie nastąpi takie charakterystyczne wytłumienie i ja nawet teraz to pokażę. 3, 4. Widzisz? Mały ruch, po prostu jakby nie puszczam struny, ale przestaję dociskać strunę do progu. Prościzna. Myślę, że gorzej będzie z synchronizacją tego, ale kwestia przyzwyczajenia i na pewno się uda. W końcu możemy przejść do zwroteczek. Zwrotka to będzie takie akordy jak d-mol, a-mol, g-mol, g-mol, a-mol. Czyli gramy tutaj troszkę dłużej g-mol i już pokażę, o co chodzi. Po prostu zamiast 4 g-moli zagramy sobie 6 g-moli i potem 2 a-mole. I odliczamy. Raz, dwa, trzy i cztery i d-mol. Dwa i trzy i cztery i a-mol. Dwa i trzy i cztery i g-mol. I trzy, i cztery, i raz, i dwa, i a-mol, i cztery, i raz, i dwa, i. To był d-mol, a-mol, g-mol, 6 uderzeń, raz, dwa, trzy, cztery i tak się to gra w kółko, oczywiście do refrenu, aż gramy to aż dotrzemy do refrenu. I właśnie do niego dotarliśmy, więc jakie są akordy w refrenie? To będzie F-dur, C-dur, bez bemolem, oczywiście notacja angielska, 2 dodatkowe uderzenia i znowu C-dur. Teraz, żeby była jasność, bo czasami są konflikty o to, ja osobiście używam angielskiej notacji, gdzie 6. próg to będzie dźwięk bez bemolem, inaczej mówiąc ice, ale w polskiej notacji będzie to dźwięk po prostu B, czyli H obniżone o pół tonu, czyli nasz 6. próg na najgrubszej strunie. Więc nie kłóćmy się, to jest jakby rzecz osobista, jak zawsze, jak nazywamy dany dźwięk. I nie ma to kompletnie znaczenia, jeżeli sobie to wytłumaczymy nawzajem. Teraz tak, znowu mamy bliźniaczo zagraną część, jak poprzednia zagrywka, czyli zwrotka, tylko na innych akordach. Więc lecimy na F-durze, raz, F-dur, raz, dwa, trzy i cztery i F, dwa, trzy, cztery, C, od 8. progu ten sam akord, bez bemolem i od 6. progu ten sam akord. Warto sobie umieć przesuwać te chwyty po gryfie, tak jakbyśmy grali w mistrza jednej struny, tylko jednak na akordach barre, więc mała różnica, nie? Ale warto tak robić i przejdźmy sobie zatem do ostatniej części, czyli do outra. tak się kończy ten utwór właśnie na tych akordach i będą to akordy grane trochę krócej niż wcześniej, już z regularnym rytmem. Będzie tak, że każdy akord trwa tyle samo, każdy trwa po 2 uderzenia, czyli po połowie taktu. Więc mamy tak, G-moll, A-moll, D-moll, F-dur, G-moll, A-moll, D-moll, F-dur. Myślę, że bardzo fajnie i przyjemnie by się grało jakieś solóweczki właśnie na tych akordach. Na pentatonice na pewno tutaj bym proponował pentatonikę d-moll. Fajnie by siadła na tych akordach. No i cóż, właśnie chyba zagraliśmy cały ten utwór. Myślę, że na sam koniec warto by było po prostu zauważyć kilka oryginalnych smaczków wrzuconych właśnie w ten utwór, jak nagłe stopy. One kończą się na tym samym akordzie, który był poprzednio grany, więc nie ma jakiejś tragedii, gdzie się w tym połapać. I czasami są wtrącane jako drugie partie gitary te zagryweczki z intra, te właśnie małe dodatki. I myślę, że teraz możemy śmiało skończyć właśnie tą lekcję. No szkoda, że ja nie śpiewam, bo wtedy byłoby tak bardzo spójnie, żeby móc całą resztę utworu zaśpiewać, ale być może Kasia lub ktoś inny nakręci jeszcze raz powieloną tą piosenkę i właśnie ze śpiewaniem, a wyciągniesz sobie właśnie te zagryweczki ode mnie, ponieważ ja tutaj jestem profesorem gitary elektrycznej, cały czas szukam jakiejś ksywy na to i tutaj bardziej te zagryweczki ogarniam, reszta to już tak bardziej terytorium reszty załogi. No dobra, przejdźmy do podsumowania tej lekcji. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się opanować tę piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak Ci poszło. Możesz tam również wpisać swoją opinię na temat lekcji oraz dopisać propozycję utworu na przyszłe lekcje. Będzie nam miło poczytać Wasze komentarze oraz serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz korzystania z śpiewnika Wywroty, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Póki co życzymy serdecznie miłej nauki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!